Witajcie moi kochani! Mamy już dostępną mapkę eventową, ja dosłownie z biegu lecę i chcę już wam to wszystko nagrać. Już i tak jestem dosyć opóźniony, ale dzięki pani Czekoladce, która to bardzo aktywnie udziela się na forum, jak również na moim GG, zostałem poinformowany o tym właśnie, że już jest quest dzienny, a oprócz questa dziennego jest mapka eventowa. I teraz powstaną dwa filmiki. Jeden właśnie będzie pierwszy quest dzienny nagrany, a drugi filmik później. Oczywiście mapka eventowa, pooglądamy, pochodzimy i tak dalej. Innych questów jeszcze nie ma, co wyczytałem na bloku technicznym Margonem, ale również tam wyczytałem, że questy będą dodawane w najbliższym czasie, także będziemy mogli je robić. A więc wejście do mapki jest u Bilego Crasha. Marzy mi się, żeby zobaczyć wasze miasteczko. Nie trzeba mieć nic, żeby zacząć, żeby wejść na tą mapkę. No jesteśmy na mapce. Mapka jest duża, jest masa NPC-ków, ale nas interesuje NPC na kordach 92, 53, albo gdzieś tam około. 92 to już prawie, to jeszcze chyba za ten domek zajdziemy. O, to teraz w dół. O, jest. Jest Liza Barnes. Jest to kobitka i zleca nam questa dziennego. Dzień dobry. Witam gościa w miasteczku Chicken Creek. Jesteś na... Czy mogę ci jakoś pomóc? No i wystarczy, przygotujesz lub skądś zdobędziesz 5 kraszanek. Pamiętaj jednak, żeby były różnokolorowe. Zdobądź dla Lizy Barnes 5 kraszanek w różnych kolorach. No więc... Ja te kraszanki już mam, ponieważ zbierałem je wcześniej, również filmik był o tym. Zbieraliśmy te kraszanki, także teraz nie wiem, czy jakiś sens ma w ogóle, gdzie teraz moje szukanie po raz kolejny. Ale no przecież wiecie, że są one, respią się w każdym prawie mieście. Prócz tego, że w każdym mieście, no to jeszcze do tego na mapkach koło różnych miast. Także naprawdę na pewno dacie sobie radę. Albo kupicie na aukcjach. No jak już mamy te 5, raz, 2, 3, 4, 5, taki zestaw 5 jaj, to mówimy, że mamy komplet pisanek, no i otrzymujemy trochę punktów doświadczenia, punktów honoru i złote jajko. Jest to quest dzienny, dzięki niemu codziennie go robiąc, do 11 maja, to czekajcie chwilę, to jest tak, dzisiaj jest sobota 19, tydzień, 10, czekaj, tydzień, 2, 3, 3 tygodnie, to jest 20, ponad 20 jajek, tak 20 chyba 2 albo 1, nie chcę się liczyć, to już mamy 22 jajka, plus 5, to już jest 27, plus jajka z innych questów, to będą jednorazowe raczej, questy jednorazowe, za które na przykład będą 3 jajka, i tak na pewno da radę uzbierać 30 jajek na itemka, więc proszę mi tutaj potem nie gadać, że nie dało się uzbierać na jajka z tych tylko i questów. Trzeba było smocze łzy wydawać i tak dalej, ponieważ wszystko się da, wszystko można zrobić. I to tyle, dziękuję wam za uwagę. Róbcie questa dziennego, bo warto zbierać, warto wymienić sobie później na itemki. A na koniec pamiętaj, jeżeli ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.